Widzisz? Co? Jaka się zrobiła wielka. Gdzie? Tego nie było. No zobacz, jaka wielka. Przez całą, widzisz? Rok temu. Chodzi przez wszystko. Rok temu też to samo było. Nie. Ej, ale co się powiększyła ta rzeczka? No widzisz? No, nie było tak naprawdę. No mówię ci. No przychodzi przez całe. Nie zobaczę. Tam jest brudno, Kasia, tędy przejdź. Idę coś kupić do jedzenia. Co chcesz? Gdzie? Idzie ze mną? To chodź. Nie, ja nie idę. Jestem chory. A ty co chcesz? Frytki. Tak. Frytki schabowego? To nie ma chyba schabowego. Witam cię w nowym pięknym dniu. Morze Bałtyckie, Polska. Widziałeś, co z tym panem rozmawiałem? Jakim? To teraz. Jakim? Z tym dziecko. Nie. Zaginęło mu dziecko. I szukali, i inny pan tutaj go prowadził. Miałem się włączyć do akcji. Małe dziecko po prostu. Nie widziałeś, jak rozmawiałem teraz? Nie. Mały dzieciak zaginął na plaży i jakiś tam pan po prostu chodził i szukał i pomagał, tylko szli jakby nie w tą stronę. Ale ojciec przestraszony, odnaleziono dziecko. Chłopaki idą wcześniej do domu, wracają. Miło się słabo czuje. Gdzie? W sumie dobrze się dzisiaj już czujesz. Nie, źle? No dalej tak nie. Patrz, ile zostajemy. A my zostajemy z Kasią. Zostaniemy i będziemy plażować i korzystać z uroków czystego nieba. Dobra, ale uważać na siebie, co nie? My będziemy na siebie uważać. To już jest ten moment, kiedy chłopaki są dorośli prawie zupełnie. To jeszcze nie jest ten moment? Nie. Tu jest tyle osób się kręci, że my nie mamy jak przyjechać. I w ogóle bardzo dużo osób jest wokół plaży. Chłopaki, w ogóle nie wzięliśmy rakietek z domu, a jak pokażę chłopakom ten film, to będą po prostu mega zaskoczeni, że będzie można tutaj sobie pograć. Ekstra, i zobacz, ile osób fajnie gra sobie. Genialne. Nie powiem, co on robi. Co? Ćwiczysz? Nie, bo to nic nie. A w ogóle Miłosz, u nas na klatce, to też wychodzi na klatkę i ćwiczy na przykład na schodach czy gdzieś tam. Już się dobrze czujesz? Nie, dalej, patrz. O, i właśnie tutaj wychodzi na klatkę i ćwiczy. Czyli powracasz do zdrowia? No mniej więcej tak. A dobra, bo Miłosz się szykuje do zawodów. Do czego? Do egzaminów. Patrz, poczekaj mi szybko. Nie, ważne. No dobrze, a zrobisz, pociągniesz się? Osłabione. Trudno. Przyszliśmy na lody, zawsze tutaj przychodzimy, ale... Ale chyba nic nie ma. A mówiłem. Ale za to jest górka z piasku. O. Patrz, tego nie było. Nie było. Milo, możesz się pobawić. Zawsze tutaj przychodziliśmy, jedliśmy sobie na spokojnie, gdzieś tam osiedliśmy, a teraz widzę, że lodów nie ma tajskich. A specjalnie przeszliśmy kilometr 720 minut. Kilometr 700 na lody. A ty chciałeś to wyrwać? Nie. Chcesz to wyrwać, czy co robi? Dobra, daj. Haski. Cały umaszczony biały. Marcel jeszcze chciał sprawdzić, czy tutaj są jakieś atrakcje. Ile ludzi? Ale... że jest dużo ludzi, no tak. Przyszliśmy na drugie lody, do drugiego miejsca, gdzie są te lody. Ej, zamknięte. Jedno otwarte. A nie. Ale świderki są zamknięte. Tu są gofra, mieliśmy ochotę na lody. Idziemy dalej. Co? Bo ostatnio wzięliśmy duże. Ostatnio u nas w Piotrkowie jedliśmy duże, to były, nie wiem, dwa razy albo trzy razy większe. Ale i tańsze. No tak, wiadomo, że będzie drożej. A mama wzięła mały, jestem ciekaw, jaki ma mama. Zaraz Marcelowi, weź go, musisz go... Wbij go sobie. Czekaj, bo cię kapie. Ej, ale słuchaj, ale Marcelowi też się złamał. Serio? No tak. No, Marcelowi właśnie też się złamał. Dobra, nie mają chłopaki drugie. Spadnie czy nie spadnie? Nie wiem, czy jestem brudny, czy też nie. Poszedłem, powiedziałem, że lody spadają i wymienili. Także bez problemu pod tym kątem okej. Okay. Wiesz, chłopaki mają nowe po prostu lody, ale faktycznie one się w ogóle nie trzymają.
Wypadeczek. Samochód uderzył w rowerzystkę. A jak tutaj jest? A dobra, jest znak ustąp pierwszeństwa przejazdu. No tutaj niestety pieszy, a tym bardziej teraz po wprowadzeniu tych nowych przepisów, no to kierowca musi jeszcze bardziej uważać. Testujemy, kupiliśmy nowe napoje Mirinda, taka... A z tego lody można zrobić. Taka, ale... Nie, przepraszam bardzo, ja kładam kamerę na laptopie? Chyba nie. A nie wiem. I co tak nie bardzo? Ale lody można z tego zrobić. Ja zdecydowanie wolę Mirindę. Ale taką cytrynową, ewentualnie tą limon, jaka to jest? Limonka, gorzkie co jest? Citrus coś tam. To z tonik, z tonikiem, coś w tym stylu, tak. Jeszcze tylko zrobię z grubym sobie te nagranie. Mogę cię tak oficjalnie nazywać, nie? Nie. Ojciec ci każe, chodź. Przyjdź się do mnie, żeby wyglądało, że się kochamy. To by też nie wstawisz. Dlaczego? Tylko spróbuj to wstawić. Dlaczego nie? Nie wstawię tego. Dlaczego? A to mogę nagrać teraz? No jak nie będziesz nic głupiego mówił? Tak. No to teraz kurczę co? Mam być jaki? Sztuczny? Tak? Mam udawać? Żeby co? Żeby ewentualnie komuś się nie spodobało? Nie wiem, żeby się wszystkim przypodobać? No to po co mi taką będziesz nagrywał? Chciałem powiedzieć tylko taką rzecz, że Miłosz jest chory. No co? Czy już wyzdrowiałeś? Miłosz jest chory. Chory. Nie, to Miłosz ojciec jest chory. A tak na poważnie. Słuchaj, Miłosz był faktycznie chory. A to nie było na poważnie? To nie było na poważnie. Miłosz, wyobraź sobie, wczoraj i przedwczoraj, w zasadzie jeszcze dzisiaj rano się czuł źle. Nie poszedł ostatni dzień, w środę nie poszedł do szkoły, tak? Czy we wtorek. Nie poszedł do szkoły i wydaje się, że to jest coś no, naturalnego, normalnego. Że się zdarza jakaś tam choroba. Natomiast nie dotyczy to Miłosza. Wyobraź sobie, że Miłosz prawdopodobnie, Kasia, był jakiś inny dzień taki, że nie poszedł do szkoły? Tak, zaczęło chyba jak na odczulanie. Nie, no odczulanie jak jeździliśmy, no to tak, to nie chodziło. Ale tak, żeby nie pójść do szkoły, bo miał gorączkę albo coś, to się zdarzyło dopiero teraz w 8 klasie. Przez całe 8 lat nigdy nie było takiej sytuacji, że rozchorował się i nie poszedł do szkoły ze względu na chorobę. Dlatego ja byłem w ogóle zszokowany i byłem zszokowany tym, że zachorował. Właśnie, co chciałem powiedzieć? Aha, no dobra, to wszystko w zasadzie, tak? Nie wiem, czy po prostu on ma taki organizm, czy to jest kwestia też jazdy na hulajnodze i tego, że zimą jeździ, jest uodporniony ten organizm. On nigdy nie chorował i on po prostu nie był przyzwyczajony do tego, że musiał leżeć w łóżku. To było dla niego okropne, że musiał leżeć i po prostu nawet telefonu nie wziął nic, bo nie miał siły. Ale chyba już powraca do żywych, także wszystko jest ok. No i chyba nie jest to żaden COVID. Dzięki za oglądanie i cześć. Tuff.